Hej, cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku World of Tanks Blitz News. No i co? W dzisiejszym odcinku tutaj z nowości mamy nowy czołg, który będzie w kolejnym Battle Passie. Tak średnio wygląda, ale zobaczymy jeszcze. No i co, wyzwanie kanowe się zbliża. Od 20 września na 3 tygodnie będzie można zdobyć 50 TP. No i co, wymagania to oczywiście aktywny klan, wypełnianie misji dziennych i tygodniowych, odebranie jak najwięcej nagród, no i granie w plutonach. Oczywiście my jako klan oczywiście Seria tutaj rekrutujemy cały czas do HS-a. No i co, zapraszamy Was. W opisie do filmu wrzucę Wam ogólnie tutaj, jak się wypowiadam na temat tych oto tutaj screenów. A przechodzimy tutaj do nowości. Tutaj mam oczywiście dwa polskie czołgi, 40 TP Habicha na szóstym poziomie, oczywiście czołg ciężki, później 40 T5 Habicha na siódmym poziomie. No i co? Okazało się, że miało być od siódmego poziomu, jest od szóstego, więc no na esterfale piątego poziomu musicie zbierać XP. A aktualizacja pojawi się 15 września, więc no to już praktycznie za tydzień. A za tydzień w środę, czyli no za 6 dni praktycznie. No i co, tutaj jeszcze na World of Tanks Blitz, tutaj jeszcze jest pokazany taki screen. Tutaj mam oczywiście 60 TP Lewandowskiego, 50 TP, o ile dobrze pamiętam te wszystkie nazwy, 53 TP Markowskiego, no i tutaj te habichy. Tutaj mamy szósteczkę, tutaj mam siódemeczkę. No i co, zobaczymy jak się będzie ta linia prezentować. No i co? Myślę, że w tym odcinku World of Tanks Blitz News byłoby na tyle. Oczywiście zapraszam Was na Discorda. Tutaj zawsze możemy sobie porozmawiać na czacie ogólnym. No i co? Zapraszam Was także na K-Drop, gdzie z kodem Tomek na YouTube macie 2 zł, 17 groszy na start. No i co? Myślę, że w tym odcinku z World of Tanks Blitz News byłoby na tyle. Dzięki za nie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!